Siema, siema. Ja nie wiem, co jest z ustawieniami tego aparatu. Nie potrafię chyba, zapomniałam, jak już się ustawia ten aparat, bo nieczęsto nagrywam na nim. I po prostu coś jest, mam wrażenie, że jestem jakaś za jasna, tło jest za ciemne, ogólnie jakoś dziwnie. Nie wiem sama, no wydaje mi się, że okej, są te ustawienia, ale coś mi tutaj nie pasi. W każdym razie, słuchajcie. Dzisiaj luźny filmik, spontaniczny. Wczoraj stwierdziłam, że go nagram, dlatego że wczoraj byłam na zakupach. Wyglądało tak, że po prostu po egzaminie stwierdziłam, że zrobię sama sobie taką nagrodę i wybiorę się na zakupy. Takie bez konkretnego celu może, chociaż dawno nie byłam i teoretycznie potrzebowałam kilka rzeczy kupić, ale nie miałam być takich skonkretyzowanych. I po prostu poszłam, stwierdziłam, nie będę się jakoś bardzo, bardzo ograniczać, chociaż ja ogólnie raczej jestem taką osobą dosyć oszczędną, więc wiecie, no tak rozsądnie się staram. Ale wczoraj miałam taki vibe, że jak coś będę miała ochotę, to sobie po prostu kupię, bo no taka właśnie nagroda dla samej siebie, od samej siebie. I okazało się, że pojechałam tam do łódzkiej manufaktury, do galerii i spędziłam na tych zakupach 8 godzin, bez przerwy, cały czas. I ja nie wiem, mi to tak minęło, byłam bardzo zmęczona, ale minęło mi bardzo szybko, więc no nieźle, nieźle. Ja naprawdę nie mam hamulców, jak już pójdę, ale ja się biorę raz na jakieś pół roku na takie porządne zakupy. Co prawda, dobra, kupiłam tak, wydaje mi się, że średnią ilość rzeczy, mogłam więcej, mogłam mniej, ale trochę się zebrało, więc stwierdziłam, że Wam pokażę, dlatego że słuchajcie, jak pomyślałam sobie, że mogę nagrać taki film, to poczułam taki fajny vibe, taki vibe sprzed kilku dobrych lat, kiedy nagrywałam właśnie takie jakieś hole zakupowe, czy to wakacyjne, jakieś wyprzedaże i tak dalej. Serio, tak mnie to podierało wizja nagrania tego, właśnie taki powrót do tamtych czasów. Pomyślałam zresztą, że raczej Wy jesteście młodą widownią i są to takie rzeczy, które mnie by w tym wieku interesowały na pewno. Sama lubiłam to jeszcze oglądać, lubiłam nagrywać, mega mnie to jarało i jest to takie fajne, wydaje mi się, że połączenie trochę, nie wiem, czuję dobry po prostu vibe do tego filmu, więc mam nadzieję, że Wy również go odbierzecie fajnie. No i co, możemy zacząć sobie od Rossmana. Później będę miała kilka ubrań jeszcze Wam do pokazania, ale zacznijmy od Rossmana, tam też weszłam na początku. Będę Wam pokazywała po kolei te rzeczy. Ojeju, tutaj mam tą torbę. Postaram się Wam mówić ceny, mnie to również często interesuje, więc postaram się pamiętać. Dobra, najpierw może z rzeczy od włosów. Co ja tutaj mam? Maska, której w ogóle dzisiaj użyłam i dzisiaj rano. I powiem Wam szczerze, że trochę mi zrobiła puch, nie wiem, jakoś tak średnio, ale to może kwestia po prostu dnia. Jeszcze oczywiście dam jej szansę. Jest taka maska z Isany. Kurde, się przyświetla. Właśnie ja niestety po składzie nie jestem w stanie stwierdzać, że jest emolient, humektant, czy jakieś tam mieszane i tak dalej, czy proteiny. Ja po prostu na pamięć się uczę, jak gdzieś zobaczę czy coś, więc sama nie wiem, jak to jest. Tutaj mamy tak... Aha, cena. Zaraz Wam powiem w sumie te ceny tych ogólnie tych masek. Tutaj mamy kolejną do włosów. Odżywka maska Isany z tej serii takiej owocowej i ta jako jedyna była na promocji. Ja pamiętam, że kosztowała chyba tylko 11 zł. Jej jeszcze nie używam. Jestem w sumie ciekawa, niestety, że coś jest nie tak z tym, ewidentnie z tym, z tymi ustawieniami aparatu. No wkurza mnie to naprawdę. I tej nie używałam. Mam z tej serii... O Jezu! Ale dzicz. Mam z tej serii szampon i jest bardzo spoko. Dlatego stwierdziłam, że wezmę. Ale fajne otwieranie, podoba mi się to otwieranie. Nie lubię bardzo, kiedy te maski właśnie są takie odkręcane, bo pod prysznicem jest to niewygodnie używać. A tak, takie otwieranie, bardzo wygodna sprawa w sumie. I ja tak miałam sobie wziąć jeden szampon, może jakąś jedną odżywkę, maskę do włosów. Wzięłam chyba 4 maski i jeden szampon, zżynalam ze mnie. To jest taka z Isany, w ogóle tu jak Isana króluje w tych zakupach, sami zobaczycie. To jest taka pech, ona ma proteiny, emolienty i humektanty. Jest taka typowa, jak nie wiem, co mam na te kudły nałożyć, to biorę to i spoko. I tutaj szampon z Isany, taki z tej, wiecie, takiej podstawowej serii. Ja różne z Isany mam właśnie, mam również z tej serii i też jest fajny. Mam też takie tam jakieś arganowe, mam też szampony z Only Bio i w sumie używam różnych po prostu. Fajne są z... Bielendy chyba, takie zielone, też są super. Co my tu jeszcze do włosów mamy? Ta odżywka. To jest z L'Oreala i bardzo lubię jej zapach przede wszystkim i to, że jak się spłukuje po niej włosy, to czujemy właśnie taki, wiecie, taki silk. Super, myślę, że uczucie, które każda dziewczyna lubi, uwielbia wręcz, że no spłukujemy i czujemy, o jest, taką błogość. I właśnie po tej odżywce tak jest, co prawda ona jest bardzo, wykorzystuje się bardzo szybko, jest bardzo gęsta, ale jest też tania. Teraz Wam powiem ceny tych rzeczy do włosów. Jedna z odżywek z Isany kosztowała 7 zł, wydaje mi się, że to była ta. One wszystkie są w granicach, bardzo, bardzo są tanie. Ta Superfood Isana z 19 przeceniona o jakieś 6,50, czyli tam właśnie lekko ponad dyszkę kosztowała. Szampon z Isany 4,99.
odżywka L'Oreala 8 zł. I jeszcze mam tutaj do włosów z Isany to serum silikonowe. Bardzo znane, bardzo, bardzo viralowe i wyczekiwane w Rossmanie. Ja zobaczyłam na jakimś TikToku, że właśnie ktoś pokazał, że są już te sera z powrotem dostępne. I tak, ja kupowałam to i to zielone, które tutaj mam. Niestety to nie jest, że teraz je kupiłam, to jest stare, go już trochę jest mało. I słuchajcie, to jest moje ulubione. Ten zapach, Boże, on mi się tak kojarzy z wakacjami 2 lata temu. Po prostu, Jezu, ja go mam bardzo długo już to serum właśnie i oszczędzam je, bo ogarnęłam, że go nie ma. One kiedyś kosztowały jakieś 5 zł, a teraz na promocji za 11 zł. To i tak nie jest dużo, bo to jest bardzo pojemne i bardzo to długo schodzi. Ale kurde, to kiedyś kosztowało 5 zł, rozumiecie to? I wycofali i teraz się wszyscy rzucają na to. Ale ja dorwałam właśnie i była, nawet duży był zapas, ale że tego nie ma. Jak gdzieś zauważyłam, bo tak, na początku ja się dowiedziałam, że już tego nie ma. Mega oszczędzałam, serio. Taka oszczędność. Po czym dowiedziałam się, że jednak jest i zaczęłam znowu używać tego dużo. A teraz dowiedziałam się, że jednak chyba tego znowu nie ma, tego zielonego, więc jestem załamana i mam nadzieję, że jeszcze powróci do nas. Tutaj jeszcze jakaś istotna maseczka do mordy. Słuchajcie, ja myślałam, że to jest ta polecana taka. Jest, była taka właśnie nawilżająca z Isany, bardzo polecana. Tylko, że okazało się, że to była w płachcie. I mi się coś skojarzyło, że taka bąbelkami niebieska, to pewnie będzie ta. No i gówno, nie ta. Jednak wzięłam złą. No, trudno. I tak testuję. No, ale... No nie ta, co chciałam, nie? Bo takich zwykłych maseczek to ja mam pełno, ja mam po prostu taki rządek tych maseczek, a właśnie chciałam tamtą konkretnie polecaną, no ale już trudno, nie była droga. Teraz tak, tutaj mam takie końcówki do golarki, ja używam ogólnie tej golarki i co, no ogólnie ja i tak mam podrażnienia, więc w sumie ciężko mi powiedzieć, ale jest spoko, obiektywnie jest spoko, ja ją kupiłam i po prostu wymieniam te końcówki, a one są przede wszystkim ciężko dostępne. Bardzo często bywam w Rossmanie i ich po prostu nie ma. A teraz je znalazłam. Co prawda, no tutaj mamy 4 końcóweczki za 31 zł i kupiłam teraz. No to nie jest jakoś może dużo, zależy ile się używa jedną. No ja to w sumie nawet nie wiem, co ile wymieniam. Tak totalnie intuicyjnie, nawet nie liczę tego, więc nie wiem. No ale kupuję to, żeby mieć na zapas, jak zobaczę, że są. I tyle, no bo to jest golarka, której używam po prostu na co dzień. Ja próbowałam różne metody w sumie właśnie depilacji i tak dalej, ale szczerze już po prostu zostałam przy takiej lepszej właśnie maszynce. Chyba jest okej. Próbowałam jakieś kremy i tak ja mam straszne podrażnienia, plus ja mam strasznie mi szybko odrastają włosy. Jestem jak jakaś małpa z dżungli. Naprawdę strasznie mam problem, że po prostu sobie, nie wiem, pachę ogolę i już tego samego dnia wieczorem, zresztą jak goliłam rano, to już mam. No już mam odrośnięte normalnie. To jest mega dzicz, naprawdę. Ja powinnam sobie zrobić depilację laserową, ale czytam opinie i to nie tylko, że kosztuje bardzo dużo, to po prostu boję się, że mi te efekty nie będą długotrwałe, bo niestety czasami tak to jest. Dobra, już koniec o tym owłosieniu. Dalej. Z Alterry pomadka. Ja, słuchajcie, bardzo długo jej szukałam, nie mogłam jej znaleźć w Rossmanie. To jest w tym takim innym opakowaniu, designie. Ja liczę, że skład jest ten, co kiedyś był. Boże, jakaś odkręcona w ogóle. Co tu jest? Co tu za dzicz się stała z tą pomadką? Jakby ktoś to otworzył. Pachnie tak jak ta stara. Nie wiem, mam nadzieję, że to jest ta, bo ja jej używam, ona ma dużo olejku rycynowego, więc ja ją używam do rzęs, do brwi, na przykład na wyjazdy, bo tak to olejku zwykłego rycynowego, dlatego, że nie mogłam nigdzie kupić tej pomadki, więc się przerzuciłam na zwykły olejek rycynowy, ale to jest zdecydowanie wygodniejsze. No i też jest spoko na usta. Jest super, naprawdę odżywcza, więc czekałam, czaiłam się i wreszcie znalazłam za 5 coś. Kiedyś była za jakieś 2 złote, Boże, te czasy. Tutaj mam taki olejek zisany do kąpieli, pod prysznic po prostu. I stwierdziłam, że przetestuję, bo ja brałam takie z Bambino wcześniej, kupowałam, takie mirabelkowe. I one super pachną. Ja też sobie na przykład na niego nogi goliłam, bo fajnie nawilżał i był taki w miarę gęsty, jak się wody nie dodało. Jak się dodało wodę, to fajnie się robił. Super, idealna konsystencja i w ogóle formuła, ale był drogi, bo minimum 2 dychy. No a wiecie, jak ja nie żałuję tego w kąpieli, no to tego strasznie dużo schodzi. Więc stwierdziłam, że zobaczę tańszy zamiennik. Nie wiem, czy się sprawdzi. Przetestuję po prostu. Pachnie jak, wiecie co? Jak lato. Pachnie jak kremy takie. Ach, jak takie kremy na wakacjach, Boże, jak mama cię smarowała, jak się było małym. No posmaruj się tutaj ramiona i tak dalej. To tak pachnie, dosłownie. No i nie kosztował 8 zł, z tego co pamiętam, więc był taniutki.
ale też mniejsze opakowanie, no ale zobaczymy. Ciekawa jestem, czy się sprawdzi. Tutaj mam z Bielendy krem do stópek. Wiadomo, do nawilżenia, po prostu taki, ja to sobie lubię mieć taki na przykład przy łóżku i na noc sobie zawsze smaruję właśnie dłonie, stopy, ogólnie, albo po prostu po wyjściu spod prysznica, jak się balsamuje, no warto mieć coś takiego, tylko że on jest lawendowy, ma 30% mocznika, więc w sensie mocznik 30%, 30%owy, to jest spoko z tego, co wiem właśnie do stóp, co prawda ma zapach lawendowy, no i to jest trochę gówno, bo ja nie przepadam, w sensie jest okej, ale jest dosyć intensywny. Ale no, może być, zobaczymy. On kosztował też tam jakoś zdychę chyba. Tutaj mamy kolczyki. Nie wiem, czemu ja kupiłam te kolczyki. 15 zł kosztowały, więc w sumie no tak, jakby miały być ok, to będą ok. To jest spoko cena, a jak gówno, to gówno. Tak wyglądają. Takie zwykłe, typowe, można powiedzieć, że eleganckie, ale takie zwykłe dalej. Bardzo lubię ten typ kolczyków mieć. Fajnie uważam, że wyglądają. Tylko, że no nie wiem, z Rossmana ta biżuteria chyba nie jest najgorsza. Jeżeli nie będą czerniały, to będzie super. To będę naprawdę zadowolona jak za tą cenę. Ale takie... No nie wiem, może się z nimi tutaj zadziać akcja, a mogą być super, więc zobaczymy. I tutaj mam jeszcze ostatnie dwie rzeczy już takie make-upowe, czyli podkład i korektor. Przede wszystkim chciałam korektor i ten taki, co ja używałam z Lovely na co dzień, Liquid Camouflage chyba, tak się nazywa, no to był nie na promocji. Stwierdziłam, że to mnie skusiło do przetestowania czegoś nowego. I on z Eveline, też bardzo ostatnio popularny i polecany na TikToku. I z tej samej serii mam podkład. Ja mam najjaśniejsze numerki. On też się nazywa Liquid Camouflage. To w sumie chyba taka ogólna nazwa. Nie wiem. No, ciekawa jestem. Ciekawa jestem, jak się sprawdzą. Może sobie testuję na przykład jutro czy coś. Więc z kosmetyków to tyle. Ubrania. Pokażę Wam ubrania. Mam jeszcze kilka innych rzeczy, ale to prezent Wam nie mogę pokazać, wiadomo. Dobra, możemy zacząć od Bershki. Ja tutaj mam powrócone jeszcze jakieś inne rzeczy, ale głównie jest tu Bershka. Jak coś będzie innego, to Wam zaraz powiem oczywiście. Słuchajcie, stwierdziłam, że w ogóle też zwracam dużo uwagi na wyprzedaże. Właśnie głównie te zakupy są w sumie z wyprzedaży. Zarówno kosmetyki, tutaj większość była na promocjach, nie wszystkie, ale większość chyba. To ubrania również, bo nie, i wiecie, jak ja potrzebuję coś konkretnego, no to wtedy wiadomo, że kupię za normalną cenę, ale jeżeli nie potrzebuję nic konkretnego, no to jakby mi się coś bardzo spodobało, to bym kupiła pewnie po normalnej cenie, wiadomo, ale jeżeli tutaj były wyprzedaże, to się oczywiście skusiłam, no bo jeżeli możemy coś mieć taniej, no to czemu nie, zwłaszcza, że było dużo topów, sukienek, takich rzeczy letnich. My jedziemy niedługo na wyjazd, taki do ciepłego miejsca, dlatego po prostu też się skusiłam, ale również, żeby mieć na wakacje, bo to są takie rzeczy, które później przychodzą wakacje i ja nie mam, o, topów mi brakuje, idę na zakupy i kupuję wtedy wszystko drożej, a tu mogę taniej złapać i później to są na mnie jak nowe rzeczy, bo ja chowam to do szafy, przychodzi lato, wyjmuję, wow, jakie fajne, nie wiedziałam, że to mam i się jaram na nowo, więc tak, pierwszy top, to jest z Bershki, tak wygląda, kurde, łączą mi się tutaj te sznurki wszystkie. Zobaczcie, i taki typowy wakacyjny mi się tak kojarzy w ogóle z takimi Hawajami, czy jakimś Bali, z takimi rzeczami. Spójrzcie sobie, jak on wygląda, jest trochę prześwietlony. On w rzeczywistości jest taki bardziej ekry chyba niż aż taki biały, jak się wydaje w lampie. Ale myślę, że jestem w stanie Wam to w miarę zobrazować. I on jest dobrej jakości. Tutaj ma takie jakby, trochę jak od stanika, jak są te fiszbiny, no to ma w niektórych miejscach takie usztywniacze właśnie. Regulowane ma ramionczka, to też jest spoko. I co mnie skusiło? Bo ja mam ogólnie jakieś, nie wiem, dziwne cycki, że one mi tak dziwnie wychodziły. Co prawda nie są duże, no ale jakieś dziwne. I słuchajcie, ja sobie po prostu tą żyłkę, nie wiem jak nazwać, ten sznureczek, poprzekładałam przez dziurki tu wyżej, jak widzicie. I stworzyłam taki troszeczkę węższy ten dekolt, bo on był cały tutaj rozszerzony, ja to zwęziłam. Dzięki temu lepiej to po prostu leżało i lepiej zakrywało i tak dalej. I można sobie tutaj jak na swoje sposoby to robić i bardzo wydaje mi się, że taki fajny, wakacyjny. Mega się jaram właśnie jeszcze do jakiejś opalenizny, to będzie tak ładnie wyglądać, serio. No i ja mam XS i on kosztował w ogóle początkowo 80 zł. Serio, te topy są bardzo drogie, zwłaszcza właśnie takie przewlekane. On się tu ma podszycie, więc tutaj na pewno nic nie widać. A ja go kupiłam za 30. Więc jak bardzo tanio, jak na to. Dobra, tutaj kolejny top, który wygląda tak, jest bardzo ciekawy. Powiem Wam też zaraz dzicz, którą z nim zrobiłam. Tak wygląda i ma tutaj taki sznureczek, który wiążemy sobie wokół szyi. I ja na początku wzięłam XS do przymierzenia. Przymierzam to. I słuchajcie, co z moimi cyckami się zrobiła za dzicz, to Wy sobie nie wyobrażacie. Zmiażdżyły mi się tak,
że dołem jakby wychodziły i ja nie byłam w stanie tego zdjąć później. To jest najgorsze w łażeniu na zakupy samemu, bo jak się chodzi z kimś, to wiecie, ktoś wam zdejmie tą rzecz. A ja już miałam tak, nie no, idę do kasy, babka mi to będzie rozcinać. Ja już taka załamana, zdyszana, próbowałam to zdjąć, udało mi się na szczęście. Bez szwanku, ale było ciężko, więc wzięłam eskę i przymierzyłam. I nie byłam przekonana, ale Hanka, moja siostra, tam byłam w tym kontakcie, powiedziała, że spoko, żebym właśnie wzięła. No, ciekawy jest. Tylko boję się, że tutaj mi się zaraz to rozerwie, ta góra. Wy tego tak nie dojrzycie. To są takie małe niteczki, które tak przy zakładaniu się tak troszeczkę, nie, pewnie tak się stanie. No ale dobra, nawet no, jak będzie na jeden sezon, albo nawet na pół wakacji, to i tak będzie okej. Okay. 3 dychy również kosztował. Ten z 70 przeceniony, więc spoko. Co prawda one były, wiecie, przeceniane stopniowo, nie tak, że od razu 70 na 3 dychy. No ale tak wam mówię pierwotną cenę, żebyście byli w stanie sobie zobrazować. Tutaj taki top, średnio byłam przekonana, bo to jest taki typowy zmiażdżacz cycków, no wiadomo o co chodzi. One mają coś w sobie, też nie samym biustem człowiek żyje, a on po prostu uważam, że jest spoko. Fajnie tak chyba talię podkreśla, tak mi się wydaje, bo on się tak troszeczkę zwęża. Jest taki ala gorsetowy, z tyłu ma taką gumeczkę, więc się fajnie dostosowuje, taki marszczony materiał. Przez to, że jest taki jasny, to wy tutaj nie widzicie detali. I ja mam XS również. On nie jest jakiś zbyt sztywny, ma lekkie usztywnienia, ale nie za bardzo, co ja bym też nie chciała zbyt sztywnego na wakacje, bo na wakacje przede wszystkim wygoda się liczy, to jest oczywiste. On kosztował 15 zł. Tutaj nie mam ceny, ale on kosztował 15, więc naprawdę tanio, materiał jest spoko. Kolejny, który nie jestem w sobie przekonana jakoś super, ale był za 15 zł i na wakacje myślę, że okej. No ten kolor jest taki, ale no mówię, taki, na wakacje mogą być, no rządzą się wakacje swoimi prawami. Też się boję, że mi będzie spadał. Nie wiem, na przykład czy na melarz jakiś, jakbym go założyła, to mogłaby być lekka akcja później tutaj. W każdym razie też się wiąże go tutaj na szyi tym sznureczkiem. Kurczę, czekajcie, żebym ja to wam dobrze zobrazowała, bo on jest jakiś dziwny. To się wiąże na szyi. To mamy tak i tu jest taka lekka dziura i ten pasek jeszcze pod spodem. On jest rozpinany na suwak, więc spoko, tylko jakoś dziwnie od dołu. Byłam w szoku jak to ten. I z tyłu ma gumeczkę, więc też się w miarę rozciąga. No i właśnie to jest S. Ja mam S, nie XS, o dziwo. I za 15 zł. Chyba z topów z Bershki to tyle. Ale to nie wszystko z Bershki. Mam jeszcze spodnie. Tak wyglądają. Ja mam ogólnie jedne cargo z Bershki. Ale takie czarne, bardzo dużo osób je ma. Znalazłam kilka dziewczyn na uczelni, które również właśnie je miały. I wszystkie uważamy to samo, że się bardzo obierają. Nawet bez zwierzaka one potrafią mieć takie, wiecie, jakby sierść na sobie, gdzie to sierść nie jest, tylko po prostu mamy taki materiał, że wszystko do nich się przyczepia. Natomiast te mają inny materiał i to jest troszeczkę inny typ. One są takie bardzo cieniutkie, dzięki temu są wygodne. Kolor taki zielony, ja nie mam takich, dlatego wzięłam taki kolor, bo czarne mam beżowe, takie właśnie cargo, więc stwierdziłam, że wezmę teraz inny kolor. Tak wyglądają, mają kieszenie z tyłu, z przodu, tutaj takie główienko, no takie typowe. Nogawki tak wyglądają, czyli są takie leciutko rozszerzane, ale spoko. I ja mam rozmiar 34, ja w ogóle te rozmiary spodni biorę tak różne, teraz słuchajcie, wzięłam 38, bo miałam fazę, że mi było we wszystkim niewygodnie, po czym przychodzę do domu i te spodnie mi spadają. I ja biorę po prostu różne te rozmiary, jak mi się zachce w tym sklepie, bo w sklepie mi wszystko nagle pasuje. Po czym przychodzę do domu i odrywam metki oczywiście, i później ogarniam, że muszę zwężać je jakoś, albo coś, no odwalać jakieś akcje. Serio, no po prostu wkurza mnie to strasznie, co ja robię. I one, słuchajcie, kosztowały tylko 40 zł, jak za spodnie. To jest naprawdę bardzo tanio. Przecenione z 59, a jeszcze wcześniej kosztowały 120. Więc ze 120 na 40 bardzo tanio. A są wygodne. Dobrze opinają na tyłku, tylko że one mają, słuchajcie, taki jakby szef. Co wchodzi wam między dupeczkę, to jest jedna rzecz, no to wygląda okej. Okay. Ale wchodzi wam też w przód. No i ja Hance wysyłam zdjęcie z tej przymierzalni, mówię tak, rzuca się bardzo w oczy. Ona, nie rzuca się bardzo w oczy, spoko, spoko. No i nie wiem, czy to się wyrobi, czy to się nie wyrobi, czy będzie takie kopyto wielbłąda. No zobaczymy, mam nadzieję, że nie. Ale też jest średnio wygodne, jak się tak dzieje. No ale dobra, może nie będzie widać. Byłam jeszcze w HM-ie i tutaj takie dwie drobnostki kupiłam. Pierwsza to majtki, bo na jakiejś promocji ja po prostu, wiecie, majtki jest tak, jak widzę jakieś spoko cenie, spoko jakości, takie po prostu do latania, to sobie biorę, bo to się wtedy opłaca. Majtki zawsze co jakiś czas warto dokupić, bo tu się jakieś zgubię, tu się jakieś, nie wiem, podrą, cokolwiek się po prostu co jakiś czas wywala.
No i co jakiś czas również warto kupić. Ja najbardziej z wygody to w sumie lubię stringi, zdecydowanie. Uważam, że są i spoko do wszystkiego pasują, bo wiecie, nic wam się nie będzie tam odznaczać. Plus po prostu ja się przyzwyczaiłam i teraz są dla mnie najwygodniejsze, zdecydowanie. No, chyba, że mam okres i podpaska, no to wtedy tak, ale ogólnie to... Ja też nie noszę za dużo podpasek, ja raczej wolę tampony. To są z tej serii kolekcji Smiley chyba, nie wiem. Pierwsze są mega gówniane i nie wiem, czy je będę zakładać jak już to po domu, bo one będą pewnie przez wszystko prześwitywać. Drugie również są gówniane, co to jest w ogóle za kolor? Ale trzecie już brązowe, czwarte takie białe, już chyba nawet bez żadnych nadruków i piąte szare. Są bawełniane, są bardzo fajnej jakości. I myślę, że będą mi służyć długo, więc spoko, a kosztowały 31 zł jak za 5 par, a tak naprawdę nawet 3, bo te to są jakieś XD, to i tak jest spoko cena, bo są serio spoko jakości. I jeszcze też na jakiejś promocji, słuchajcie, wynalazłam coś takiego, to jest nic takiego, ale to jest a la góra od kostiumu, ja lubię taki krój, mi pasuje, jest wygodny, uważam. I jest też dosyć odkryty, a jednocześnie właśnie, no, zakrywa co trzeba, więc w sumie spoko, bo jako nawet top, ja noszę czasem na wakacjach takie rzeczy. Taki zwykły, nawet bez dołu to wzięłam, bo tam nie było żadnego dołu, ale po prostu do zwykłych czarnych majtek, czy do spodenek, cokolwiek. On, słuchajcie, tutaj niby kosztował 25 zł, a pani przy kasie powiedziała, że się nabił za 11, więc już w ogóle, no, jak za grosze. Więc myślę, że przyda się po prostu na lato. Albo na po prostu ten wyjazd, co będziemy. Ostatnia rzecz ubraniowa, a nie, nie ostatnia, ale ostatnia z, no dobra, nieważne, z tej torby. To są spodnie. Ja w ogóle, słuchajcie, te spodnie spadochronowe, no nie? Myślę, że każdy zna, każdy wie, o co chodzi. Ja miałam takie, że może bym sobie przetestowała, może bym sobie kupiła takie spodnie, no ale jakoś tak mi się nie chciało przymierzać, nigdy komu by się chciało spodnie przymierzać w sklepach. No tu byłam konkretnie na shoppingu, no to przymierzałam, ale tak to jak przechodziłam, nigdy mi się nie chciało przymierzyć. A nie wiedziałam, jak to będę wyglądać, ale czułam, że to może być mega wygoda, a ja wiecie, że ja sobie cenię bardzo wygodę, dlatego pomyślałam, że przetestuję i akurat znalazłam również na wyprzedaży w Stradivariusie takie właśnie, słuchajcie, za 50 zł. I one, co prawda, to jest M. Ja bym widziała pewnie S, jakby było, ale nie było. Ale one są tak, tu są zwężane na górze, po dwóch stronach, widzicie, tymi takimi jak worek. No trochę wyglądają jak worek, tak by the way, no ale dobra. Z tyłu mają kieszenie. I tutaj są nogawki takie gładkie, one mają taki, widzicie, brązowy kolor, raczej widzicie dobry, taki czekoladkowy. I na dole również są zwężane tymi jak worek. I co? No jesteśmy w stanie je sobie dostosować do siebie. Są bardzo wygodne, były dosyć tanie, tak jak mówię, no jeszcze się upewnię, 50 zł tak z 140. Mają kieszenie nawet z przodu, więc są takie praktyczne, wydaje mi się. I będą też, wydaje mi się, że fajne na lato, bo one niby są długie, ale są bardzo takie przewiewne, lekkie i to będzie spoko. O ile nie będę w nich serio wyglądała jak jakiś wór na ziemniaki, no to będą ok. I trochę tak w nich wyglądam, ale jak się założy jakiś top obcisły na przykład, to może spoko pasować. Tak myślę. I uwaga, uwaga, ostatnia rzecz ubraniowa, którą kupiłam w TK Maxie. Na również wyprzedaży, no tam przeglądałam wszystkie w sumie rzeczy i to mi się rzuciło w oczy. To taka kurteczko, polarek, bluzo, wiecie, o co chodzi? Taki niś, fajny, czarny, z Juicy. Ja lubię bardzo tą firmę, nie wiem czemu ją lubię, mam do niej sentyment, bo w Stanach pełno było tego rzeczy. Mam też moje majtki, które bardzo lubię właśnie z Juicy. I tu był jedyny rozmiar L-ka, to jest właśnie taka jakby sportowa kolekcja, coś takiego, ale no nie wiem, ze sportem to chyba dużo wspólnego nie ma. Czarne, więc tutaj nie dojrzycie szczegółów, ale... Ja to kupiłam, słuchajcie, za 120 zł, to nie jest dużo. To nie jest dużo, w sensie Hanka mnie zdisowała i powiedziała, jak byłam w przymierzalni, że ona by w życiu tego nie kupiła, ale wydaje mi się, że jak na tą firmę, to nie jest dużo, zwłaszcza, że to jest bardzo praktyczna rzecz. A jak mi się nie sprawdzi, po prostu sprzedam na Vinted i tyle. Tutaj ma to logo i w środku, mimo to, że nie ma misia w środku, to jest bardzo miłe i tak. Jest to ciepłe, czuć, że to jest ciepłe. Więc ja myślę, że to się sprawdzi na letnie wieczory, czy właśnie nie taką przejściową pogodę, albo ja dużo jeżdżę autem, to po prostu do auta, na zasadzie, żeby nie brać wielkiej, ciepłej kurtki zimowej. Myślę, że ma się to szansę fajnie sprawdzić u mnie. Jest trochę dłuższe, jedyne co mógłby, bo jest taki kołnierzyk lekki, ale on mógłby być trochę wyższy, żeby zakrywał szyję, to by było fajne. Ja mam coś takiego, ale... No to ja już wiem, czemu to było takie tanie. Ale dobra, ona nie jest na wylot, ona jest... Ona jest na szwie chyba. Nie, no nie dojrzycie tego, ale tu jest dziura i to taka duża.
Jasna cholera, co to ma być? Muszę to zaszyć jakoś. Mamy, poproszę, może żeby mi to zeszyła, bo ja tego nie ogarnę. Wyczuwam, czy tu nie ma więcej dziur. Co to ma być? Cholera. No masakra, masakra, że ja tego nie dojrzałam. Ach, niedobrze, niedobrze. No dobra, zaszyję to. Nie będzie widać. Dzięki temu, że jest czarne, to spoko. Muszę ją teraz z powrotem znaleźć, bo na tym rękawie była. Dobra, no do ogarnięcia mam nadzieję, ale się wkurzyłam. No i to by było na tyle w sumie. Dajcie znać, czy w ogóle taka luźna formuła jest dla Was okej, z takich właśnie holi. Jeśli tak, to będzie dla mnie motywacja jeszcze kolejna do shoppingów. I Jezu, ja etat wyrobiłam na ostatnim shoppingu. Czy Wy sobie wyobrażacie to? Ponad 8 godzin po sklepach, bez przerwy. No nieźle, no nieźle. Dobra, nie przedłużam już. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!